Jak wyjść z traumatycznej więzi? To jest bardzo poważny temat i bardzo długotrwały proces. Jeśli potraktowany jest jak śmieć i byłeś w traumatycznym, trudnym związku, to bardzo ważne jest dać kilka zasad. I kluczem do tego wyzwania jest wprowadzanie zasady braku kontaktu, która działa niczym antidotum na emocjonalną truciznę, jaką pozostawia po sobie toksyczna relacja. Jeśli już podejmujesz taką decyzję, to warto zrozumieć, jak funkcjonuje Twój umysł i jakie mechanizmy rządzą Twoim zachowaniem w obliczu oczywiście traumy. Głównym celem jest chronić siebie i zerwać więź, która została zbudowana przez traumatyczne doświadczenia, jednak do tego potrzebny jest czas i determinacja. Ja wiem, że w pierwszych chwilach po zerwaniu kontaktu może wydawać się, że Twoje szczęście jest w zasięgu ręki, ale jednocześnie wciąż czujesz ból i tęsknotę. Więc pamiętaj, że prawdziwe szczęście i spokój przyjdą dopiero wtedy, gdy Twoja psychika uwolni się od toksycznych więzi. Więc w trudnych momentach braku kontaktu, gdy emocje mogą Cię przytłaczać, warto przypomnieć sobie dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze, Twój umysł i ciało rozwijały się i w pewien sposób znalazły, popatrz, moc na przetrwanie przemocowych sytuacji, na które byłeś narażany, wykorzystywanie przemocy psychiczną, może i fizyczną. Więc teraz, gdy przemoc ustała, Twoje ciało i umysł znowu znajdą sposób, żeby dostosować się do nowej rzeczywistości. Zaufaj sobie. Po drugie, jeśli udało Ci się przetrwać te narcystyczne znęcanie, przetrwać doświadczenie, które jest jedną chyba z największych form przemocy, to zrozum, że masz w sobie siłę, żeby zerwać tą więź i odciąć się od toksyny, która Cię zatruła. Twoje ciało, niepewność. Na każdym kroku, który podejmujesz w kierunku uwolnienia się, to krok ku lepszemu życiu. Więc warto pamiętać, że ten proces wymaga od Ciebie miłości, troski do samego siebie. Więc bądź dla siebie łagodny, wyrozumiały. Zrozum, że za każdym krokiem jest wolność i Twoje emocje mogą być na początku chaotyczne, bo to jest norma procesu uzdrawiania. Ale daj sobie czas i pozwól sobie przeżyć na to, co się wydarzyło i na odczuwanie wszystkich emocji, które się pojawią w miarę jak będziesz oddalać się od przeszłości, zaczniesz dostrzegać nowe możliwości i szanse. Nauczysz się przekształcać ból w siłę. To proces, który wymaga wysiłku. To tak, to prawda. Systematycznej pracy, samokontroli, ale efekty będą tego warte. Życie po zerwaniu więzi traumy jest możliwe, a Ty możesz, masz moc, żeby stworzyć życie na własnych warunkach. Pamiętaj, że kiedy jesteś na ścieżce uzdrawiania, to każdy dzień bez kontaktu jest krokiem ku nowemu, lepszemu rozdziałowi Twojego życia. Więc twórz życie piękne, bez napięcia i kontroli. Ty przejmij stery i zobacz, że potrafisz kierować nim właściwie. Dla osób zainteresowanych oczywiście informacja mam, przemiana, kurs online, który jest dostępny w super cenie. A co otrzymasz w tym kursie? To nauczysz się, jak sobie radzić z trudnymi emocjami i przekształcić je w siłę. Zmienisz ograniczające Cię przekonania, które dotąd blokowały Twój rozwój. Odbudujesz swoją pewność siebie i nauczysz się, jak stawiać granice w relacjach. Zrozumiesz, jak dbać o swoje potrzeby, troszczyć się o swoje wewnętrzne dziecko. Zyskasz nową perspektywę na siebie i na swoje życie, co przyniesie Ci poczucie spełnienia i sprawczości. To nie jest zwykły kurs. To jest podróż w głąb siebie, która przyniesie realne zmiany. Małe kroki, które wykonasz dziś, poprzez to wprowadzisz ogromną transformację w swoim życiu. Szczegóły oczywiście na mojej stronie, link znajdziesz wszędzie, nawet jeśli wpiszesz tylko w internet Beata Niewińska. Więc do zobaczenia na platformie.